Gdzieś. To jest, dobra. Siemanko, jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku z Blitz SG. Niestety jak zacząłem rudę, to Minecraft mi się zawiesił, przez co mam troszkę gorszy start, ale to nieważne. O, zajebisty start, dobra. Chyba zajebisty. Tak, długo odcinka nie było, spowodowane to było oczywiście moim internetem z Neti, ale właśnie gram na Playu, jest super czadowo. Tak, mam do was taką fajną wiadomość, która na pewno wam się spodoba. Otóż, rysownik przygotowuje mi koszulkę ze wzorem właśnie z Blitz SG i niedługo pojawi się ona na moim kapselu. Tak, dam wam znać, wiecie, na kanale w jakimś głównym odcinku, ale powiem, że strasznie fajnie to wygląda, bo no macie tutaj, dam wam tutaj szkic, żeby już prawie gotowej pracy nie dawać, wiecie, żeby ktoś sobie nie skopiował. Tak fajnie to wygląda. Jest ogólnie cool. O, kolejny miecz, ale fajnie. Wiecie co, wkurza mnie to, bo jestem villagerem, bo Mojang troluje. Tak niestety. Są takie trole. Ile tych hełmów na tych arenach? O, beczka. Gdzie są ludzie? Jakoś wyleciałem tak ze spawnu. Sam na siebie kolejny hełm. Ściszyłem grę, bo te dźwięki tak są denerwujące, tak widzę, żeby tak BOOM! O, słyszycie sami. Żal. Num. Kolejny kask! O, jak pierwszy to BOOM! BOOM! BOOM headshot. O nie. Sikierkę zabiorę, bo ktoś może mnie skopać. Serum się wypadło do ubrania się takiego normalnego. Jesus, jakie trole z nich są. Z samym hełmem popylam. O, 5 graczy zostało po prostu. Ta runda będzie epicko długa. Ktoś mnie nie lubi. Na. Mam strzały jakieś, nie mam. Wow! Co się dzieje? A. Tam jest łucznik. W dupę mielonki. Jeszcze łucznika mi brakowało na terenie, nie? A jakbym padł, bym się wkurzył. To nie mam fajno, tam ciągle stoi. Co za Janusz? To na pewno dziki wąż. Tak, on tak się zwał w tym wściekłym pieściwe, że tak, wściekły wąż to jest. Żeby mi pleców nie zrobił. Dawaj gościu, złaź tutaj. Walczmy jak fighter z fighterem. A nie jak fucking archer. Come on. Let's go fight. Fight. Właśnie, jak on mnie nie będzie trafiał. Dobre strzały. Come on, dude. Danke schön. Cipa. To dlatego nie schodziłeś. A prawie cię zabiłem, wiesz? O, butki. Co tu masz jeszcze? Jakieś małe fiutki. Wszystko już zgarnęłam od ciebie. Super. O! Deathmatch się zbliża. A nie, to Blitz Survival. Akurat przy skrzyni jestem. Ciekawe do kogo to jest. Ciekawe do kogo on sapie. Okay. A to jest Deathmatch już. O, super. Genialne. O, prawie się w lawie utopiłem. O, świnka.
były zarąbane. One śpiewają. Wow! Nie, zabił mnie! Kurka wodna, GG. Ale dobry był. Ile zabiera siekierka? Znaczy ta diaksowa. Chyba tyle. Co jeden w dół miecz, czyli... A, żelazny miecz miał. No, to wszystko wyjaśnia. Ale nie, dobre, dobre, dobre. Dobry gościu jakiś. W sumie też też technika. Chociaż... W sumie on mógł mieć miecz diaksowy, to... Dał nam fory. No, ale nic. Niestety nie udało się. Chociaż... Nieważne, nie będę się tłumaczył, zlamiłem i tyle. Okej. Okay. Jeżeli wam podobał się odcinek, zostawcie łapkę w górę, jeżeli czekacie na koszulkę, to tym bardziej zostawcie łapkę w górę i dajcie mi znak o tym w komentarzu. Będzie po prostu cool, wiecie, na razie wam zapowiadam, żebyście wiedzieli, ja nie tak nagle wprowadzę koszulkę i nic wam nie powiem, tak jak to było z poprzednimi koszulkami, że po prostu sobie wstawiałem i na przykład sam sobie brałem te koszulki. Dla siebie. Ale nie, jak chcecie zobaczyć, co aktualnie mam na kapselu, znaczy w momencie, w którym wstawiam film, to jeszcze przez 2 tygodnie są koszulki z moim logiem, wiecie, kanału z moim autografem, także możecie sobie to śmiało zgarnąć. Właśnie kapsel wprowadził taką promocję, zapytali się mnie, czy nie chciałbym takie coś dla widzów zrobić, żeby sobie zgarnęli autografik, także takie coś jest, wartes.kapsel.pl, link w opisie. A póki co ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, to było Blitzec G na Hypixelu. Także co? Tyle ode mnie. Na razie, cześć. Hej! Jeżeli spodobał ci się ten film i jesteś taki zajebisty, że dotrwałeś do jego końca, kliknij przycisk fajne pod spodem. Możesz też obejrzeć inne filmy, na przykład jeden z tych.